No dobrze, to ostatnio skończyliśmy na wyświetlaniu wykresu. Stworzymy sobie nowy plik w moim folderze, który tu mam stworzony. I dam new file. Nazwę go, że to będzie lekcja druga, że to będzie legenda. O, może inaczej. Podłoga, tak, czyli tutaj legenda. I tytuł. Plus jeszcze etykieta. Czyli te trzy rzeczy będziemy tworzyć. Oczywiście jest to program Pythonowski. No i lecimy z tematem. Ten terminal tutaj zamknę. No przede wszystkim, co musimy zrobić? Zaimportować. Przecież sobie zaimportować bibliotekę matplotlib. Tutaj damy sobie pyplot. Pyplot splt. Dobra. No i teraz definiujemy. Zdefiniujemy sobie zmienną, to będzie zmienna, znaczy niezmienna lista. I ta lista będzie przechowywać jakieś trzy numery. Trzy cyfry, 1, 2, 3. Druga lista, oś Y, na tym wykresie, który będziemy generować, to będzie, no też przechowuje powiedzmy trzy cyfry, 5, 7 i 4. 5, 7, 4, kolejna lista. No i też drugą oś sobie stworzymy, drugi wykres, będzie X2 tym razem. I ta zmienna to będzie, znaczy to będzie lista, też 1, 2, 3. A Y2 to będzie lista, gdzie będą wartości 10, 14 oraz 12. Tak to zrobimy. No i robimy coś takiego. plt.plot, czyli chcemy coś wyplotować w nawiasach, dajemy X, Y, czyli jakie liczby mają znajdować się na osi X, na osi Y. No i dalej, mamy coś takiego jak label. Label, czyli tak zwana etykieta. Nie jest to legenda, jest to etykieta. I damy, to jest pierwsza linia. Dobrze. Teraz wyplotujemy drugi wykres. plt.plot. Damy x2 oraz y2. No i damy też label, czyli tak zwaną etykietę. Etykietę i tam wpiszemy, że to jest druga linia. Dobra, zaraz zobaczycie, o co mi tutaj tak naprawdę chodzi. Jak wyświetlimy sobie nasz wykresik. No jest tak, plt x label, czyli etykieta dla, będzie numer wykresu. To jest etykieta dla osi x, dla pierwszego wykresu. No i w drugim damy plt y label. Napiszemy, że to jest ważna zmienna. No i damy tytuł całego wykresu. plt title. Napiszemy, że to jest takie jak interesujący graf. I teraz słuchajcie, skorzystamy z opcji, żeby przejść do kolejnej linii, tak? Czyli moglibyśmy to w jednej linii napisać, ten cały tytuł dla tego wykresu, ale możemy sobie do kolejnej linii przejść, tak jakbyśmy wcisnęli Enter, pisząc coś i damy, że to jest taki backslash, znaczy to jest slash n, no i napiszesz, sprawdź to ziom, sprawdź to, coś takiego. Damy też legendę do naszego wykresu, to jest ta komenda plt legend, dwa nawiasy. No i damy oczywiście komendę plt show, dzięki temu nasz wykres zostanie wyświetlony. Wszystko trzeba zapisać, Ctrl S, przechodzimy do terminalu i dajemy Python 2 No i co, nie mogę znaleźć, nie wiem czemu, czekajcie, Python legenda. Nie chcę się wyświetlić, o co chodzi. Napiszę to. Legenda, tytuł i etykieta. .py. No i spróbujemy to uruchomić. Za chwilę się wyświetli wykres, jeżeli wszystko dobrze napisaliśmy. I udało się. Widzicie? Dzięki tym paru linijkom kodu stworzyliśmy piękny wykresik. I już domyślacie się, do czego wykorzystujemy bibliotekę matplotlib. No przede wszystkim mamy tutaj tytuł całego wykresu. Mamy tutaj legendę, czyli na niebiesko mamy pierwszy wykres, a na pomarańczowo mamy drugi wykres, czyli tutaj jest
ta pierwsza i druga linia, o której mówiłem. No i tak, mamy tytuł dla osi X, to jest numer jakiegoś wykresu. No i tu mamy też tytuł dla osi Y, czyli wszystko to zrobiliśmy w naszym kodzie. Sprawdźmy jeszcze raz. No i wszystko tutaj, co ja powiedziałem, się zgadza. Dobrze. I tutaj, jak sobie przejdziemy, to jest ta legenda. Dobra, zmienimy sobie, że na przykład, że to jest oś Y. Oś X, przepraszam. A tu będzie oś Y, żeby to wszystko zgadzało się tak, jak należy. Czyli możemy sobie dowolnie w tym momencie robić tytuły dla poszczególnych osi. I to w sumie tyle zapisuję. Jeszcze raz wywołam sobie ten mój program. I jest. Oś X, oś Y. Zachęcam Ciebie, żeby samemu poszperać więcej, jeżeli chodzi o tworzenie takich wykresów. W kolejnym tutorialu zajmiemy się wykresem słupkowym. Wykresem słupkowym, tak zwanym bar graph. I sukcesywnie będziemy budować więcej wykresów, żebyś Ty nauczył się, jak działa ta biblioteka. I zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj także o subskrypcji kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby być na bieżąco z moimi filmami.